Dzień dobry, słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarnawdowa. A dzisiaj zamierzam Wam opowiedzieć o historii Debry Green. Ta sprawa jest znana też pod nazwą Rodzina Farrar, i jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do słuchania. Zacznijmy od tego, kim była główna bohaterka tego podcastu. Urodziła się jako Debra Jones 28 lutego 1951 roku w Hawanie w stanie Illinois nie mylić z Hawaną, czyli stolicą Kuby. Jej rodzice mieli na imię Joanne oraz Bob Jones. Debra miała też starszą siostrę, jednak jej imię nie jest nigdzie podawane. Wiemy na temat jej dzieciństwa tyle, że była inteligentnym dzieckiem i miała nauczyć się czytać i pisać przed skończeniem trzeciego roku życia. W szkole osiągała bardzo dobre wyniki, a nauczyciele mówili o niej, że jest kimś, kto w przyszłości osiągnie sukces. Po skończeniu szkoły średniej, a konkretnie liceum, Debra poszła na Uniwersytet Illinois od jesieni 1969 roku. Tam studiowała chemię i pomimo tego, że ukończyła te studia w 1972 roku, czyli trzy lata później, to zdecydowała się pójść na kolejne studia, dlatego że uważała, że rynek był przesycony inżynierami chemii. Jako drugi kierunek wybrała medycynę i tuż po skończeniu pierwszych studiów w 1972 roku poszła na uniwersytet w Kansas. Jako specjalizację wybrała medycynę ratunkową, ale odejdźmy na chwilę od tematu edukacji debry. W 1972 roku, czyli wtedy, kiedy poszła na studia medyczne, poznała swojego przyszłego męża, który nazywał się Dwayne M. J. Green. Wiadomo, że mężczyzna był inżynierem i to właściwie wszystkie informacje, jakie można znaleźć na jego temat. Para spotykała się przez kilka miesięcy, a następnie wzięła ślub. Para zamieszkała razem w mieście Independence w stanie Missouri. W 1975 roku, czyli 3 lata po rozpoczęciu studiów, Debra skończyła studia medyczne. Niestety jej związek z Dwaynem uległ rozpadowi. W 1978 roku para się rozstała. Separacja trwała kilka miesięcy, ale ich związek był praktycznie niemożliwy do naprawienia, dlatego postanowili wziąć rozwód. Jeśli chodzi o powód rozstania, to Debra wiele lat później mówiła w wywiadach, że byli oni nie do końca zgodną parą. Jak mówiła kobieta, nie mieli żadnych wspólnych zainteresowań, chociaż ich rozwód przebiegł dość spokojnie, jeśli można to tak nazwać. Mimo wszystko starali się pozostać przyjaciółmi, chociaż z czasem ich kontakt urwał się, co miało związek z nowym etapem w życiu Debry. Dlatego, że jeszcze kiedy para była w separacji, to Debra spotkała mężczyznę, który nazywał się Michael Farrar. Miał on wtedy dwadzieścia kilka lat i kończył ostatni rok studiów medycznych. Od samego początku Farrar był kompletnie oczarowany Debrą. Podobało mu się to, że była ponadprzeciętnie inteligentna i wyróżniała się z tłumu, chociaż już na samym początku zauważył, że Debra potrafiła być dosyć agresywna, kiedy się denerwowała. Najczęściej to małe rzeczy wyprowadzały ją z równowagi i potrafiła stracić nad sobą panowanie. Natomiast Debra była zakochana w Michaelu. Wydawało się, że nie widzi jego wad. Uważała go za osobę stabilną, niezawodną, taką, na której można polegać. I ta relacja szła w kierunku, który bardzo podobał się Debrze. W 1978 roku, jak wiemy, Debra oraz jej partner Green uzyskali rozwód. A już w maju 1979 roku ona oraz Michael Farrar wzięli ślub. Niedługo później Michael został przyjęty na rezydenturę z zakresu medycyny wewnętrznej na Uniwersytecie Cincinnati, dlatego para przeniosła się do Cincinnati, które znajduje się w Ohio. Mniej więcej w tym samym czasie Debra zaczęła praktykę w szpitalu żydowskim jako lekarz medycyny ratunkowej, ale szybko dostrzegła, że nie jest to coś, co jej się podoba, dlatego postanowiła z tego zrezygnować. Zmieniła specjalizację i zaczęła drugą rezydenturę w zakresie chorób wewnętrznych, czyli w tym samym zakresie co Michael. I chociaż z początku wydawało się dobrze, że Michael Farrar to mężczyzna i marzeń, i to jest ten jedyny, który czekał na nią, aż weźmie rozwód. To okazało się, że jest inaczej tuż po tym, jak para przeniosła się do Cincinnati. Jak później wspominał Michael, ich małżeństwo nigdy nie było idealne. Od samego początku pojawiały się pewne problemy. Nie potrafili okazywać sobie uczuć, nie potrafili nawet mówić sobie, że kochają siebie nawzajem. Michael uważał, że jest to wina Debry. Obwiniał ją o to, dlatego że tuż po przeprowadzce Debra nie potrafiła poradzić sobie z nową sytuacją i zdarzały się momenty, kiedy kobieta wpadała w złość, a właściwie w szał, i nie potrafiła poradzić sobie z emocjami, co też odbijało się na Michaelu. Według męża Debra zachowywała się jak dziecko, które nie potrafi poradzić sobie z emocjami. Czasami krzywdziła siebie albo niszczyła niektóre rzeczy. Nie dbała o to, czy rzuca talerzami w domu, czy na przykład rzuca czymś, kiedy akurat jest w miejscu publicznym, np. w restauracji ze swoim mężem, czy w parku. W internecie można znaleźć pewne raporty, w których stwierdzono, że od początku lat 80. debra miała pewne problemy medyczne, w tym operacje zainfekowanego nadgarstka, migreny oraz bezsenność. Niestety nie wiadomo na ten temat nic więcej, ale podejrzewam, że to nie ma zbyt dużego związku ze sprawą, więc możemy przenieść się dalej. W 1982 roku, a konkretnie 20 stycznia, urodził się pierwszy syn pary. Został on nazwany Timothy. Urlop macierzyński trwał dokładnie 6 tygodni i po tym czasie Debra stwierdziła, że chciałaby wrócić do pracy i dokończyć swoje tak zwane fellowship, co na polski tłumaczy się jako specjalizację szczegółową. Jej specjalizacją była hematologia oraz onkologia na Uniwersytecie w Cincinnati. Co prawda Debra nie pracowała zbyt długo, dlatego, że dwa lata później, w 1984 roku, urodziło się drugie dziecko Kate. Chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć dla osób, które zdecydują się później wyszukiwać informacje na temat tej sprawy, że imię Kate często jest zamienione z imieniem Jennifer albo Lisa. Ale wracając do samej historii, to Debra po kilku tygodniach urlopu macierzyńskiego, tak jak wcześniej, wróciła do pracy i do 1985 roku ukończyła swoje fellowship. Rozpoczęła wtedy prywatną praktykę w dziedzinie hematologii oraz onkologii, podczas gdy Michael ukończył ostatni rok fellowship w zakresie kardiologii. Później Debra i Michael rozpoczęli praktyki medyczne. Na terenie Kansas City w stanie Missouri i z tego właśnie powodu przeprowadzili się razem z dwójką dzieci do Kansas. Jeśli chodzi o samo Kansas City, to jest to największe miasto w Missouri i mieszka tam około pół miliona osób. Debra uważała, że przy tak dużej populacji udaje się otworzyć własną praktykę, co zrobiła. Jednak trzecia ciąża pokrzyżowała jej nieco plany, dlatego że była zmuszona wziąć urlop macierzyński, a trzecie dziecko pary. Czyli córka Kelly urodziła się 13 grudnia 1988 roku. W 1992 roku Debra zdecydowała się porzucić praktykę, dlatego że miała trójkę dzieci i musiała je wychować, a jej mąż zwykle bywał w pracy. Dlatego od 1992 roku była gospodynią domową i pracowała na niepełny etat, jeśli można to tak nazwać. Dlatego, że jej dodatkowym źródłem dochodu było wystawianie ocen środowiskowych, oczywiście w zakresie medycyny, oraz praca w Medicaid. Już tłumaczę, czym jest Medicaid. Jest to państwowy program pomocy socjalnej, który jest prowadzony w Stanach Zjednoczonych i jest on skierowany dla osób i rodzin, które mają niewystarczające źródła dochodu, aby pozwolić sobie na opiekę zdrowotną. Osoby ze środowiska zawodowego Debry, czyli np. te, które pracowały z nią w Medicaid czy te, które prosiły ją o ocenę środowiskową, twierdziły, że kobieta była bardzo zdystansowana, oschła oraz zimna w stosunku do swoich pacjentów oraz była podejrzanie obsesyjna wobec swojego męża. Jak mówiłam wcześniej, Debra miała m.in. infekcję nadgarstka, cierpiała też na bezsenność. I w związku z tym, że kobieta była lekarzem, to uważała, że będzie w stanie sama siebie wyleczyć, dlatego też przepisywała sobie silne środki uspokajające oraz leki przeciwbólowe. To bardzo nie spodobało się Michaelowi. Mężczyzna twierdził całkiem słusznie, że przecież Debranie jest psychiatrą i nie powinna przepisywać sobie tak silnych leków, zamiast tego powinna była iść do lekarza. Dodatkowo kobieta Źle dawkowała sobie te leki i na przykład zdarzały się takie sytuacje, kiedy Michael wracał z pracy, a debra leżała w łóżku i nie była zdolna, aby się poruszyć. To były sytuacje nie tyle niebezpieczne dla debry, co dla trójki i dzieci, które przecież siedziały z nią w domu, a najmłodsza córka miała wtedy około czterech lat, ale Wy o tym wiecie, więc możemy przejść dalej. Michael powiedział debrze, że ma przestać brać tyle leków, ma iść do lekarza, który przepisze jej odpowiednie leki i powie, jak ma je dawkować. I za każdym razem kobieta się zgadzała, jednak wyszło jak wyszło. Kiedy dzieci były już nieco starsze, zostały zapisane do prywatnej szkoły, która nazywała się Pembroke Hill School. Dodatkowo Debra była bardzo zaangażowaną matką, zależało jej na tym, aby jej dzieci miały dobre oceny, aby uczestniczyły w zajęciach pozaszkolnych, więc można powiedzieć, że była wspierającą matką, a przynajmniej pod tym względem, chociaż niektórzy twierdzą, że była wspierająca trochę za bardzo. Kiedy dzieci zaczęły chodzić do szkoły, Debra miała taki plan, aby wrócić do pracy, jednak jej zdrowie na to nie pozwalało, a poza tym miała problem ze znalezieniem pracy, dlatego też postanowiła zaangażować się w życie swoich dzieci. Timothy grał w piłkę nożną i w hokeja na lodzie, natomiast środkowe dziecko, czyli Kate, była baletnicą. Debra zawsze zawoziła dzieci na zajęcia pozalekcyjne i najczęściej brała ze sobą najmłodszą córkę. Często obserwowała dzieci podczas treningów i ewentualnie korygowała wszelkie błędy, jakie popełniały. Udało mi się nawet znaleźć informację w jednym ze źródeł, że Debra przez pewien czas była trenerem piłki nożnej. Podczas gdy to Debra zajmowała się w głównej mierze dziećmi, Michael pracował coraz więcej, najczęściej zostawał w pracy po godzinach i sam o te nadgodziny prosił. Unikał swojej żony, dlatego że uważał, że każda rozmowa kończyła się kłótnią. Miał do Debry coraz większy uraz, a kobieta zaczęła nastawiać dzieci przeciwko niemu. Kiedy małżeństwo się kłóciło, to Debra najczęściej opowiadała Timowi o tym, co jej zdaniem ojciec zrobił źle. Kelly i Kate najczęściej przysłuchiwały się tym rozmowom i potem były nastawiane dodatkowo negatywnie przez matkę, przez co zaczęły mieć coraz większy uraz do Michaela. Dochodziło nawet do sytuacji, że kiedy Debra i Michael się kłócili, to Timothy stawał w obronie matki i zaczynał szarpać się z Michaelem. Mężczyzna widział, że tutaj nie ma mężczyzna widział, że to wszystko idzie w złym kierunku, w bardzo złym kierunku. Dlatego w styczniu 1994 roku poprosił Debre o rozwód. To bardzo zaskoczyło Debre. Nie dlatego, że kobieta myślała, że ich małżeństwo jest idealne, bo przecież wiedziała, że często kłóci się z Michaelem, są niedopasowaną parą, ale uważała, że ich układ jest całkiem dobry i żyje im się wygodnie. Michael wiedział, że Debra potrafi być porywcza i tak było też tym razem, dlatego że kobieta zaczęła na niego krzyczeć, wyzywać go, rzucać w niego różnymi przedmiotami, w tym takimi ciężkimi przedmiotami. Dlatego mężczyzna postanowił jak najszybciej wyprowadzić się z tego domu, i od tej pory kontaktował się z Debrą głównie telefonicznie, aby załatwić wszelkie kwestie związane z opieką nad dziećmi. Przez kolejne miesiące sytuacja wyglądała tak, że dzieci mieszkały z Debrą i widywały się z ojcem powiedzmy w weekendy, czy raz na jakiś czas. Aż w końcu Debra oraz Michael stwierdzili, że jednak ich związek chyba nie jest taki zły i chcieliby wrócić do poprzedniego układu. Dlatego Michael znów wprowadził się do Debry. Wspólnie stwierdzili, że najlepszym pomysłem będzie przenieść się do większego domu, dlatego że dla ich piątki dość mały dom, w którym dotychczas mieszkali, stał się za ciasny. W maju 94 roku, czyli cztery miesiące po tym, jak Debra i Michael stwierdzili, że jednak chcą się rozstać, złożyli ofertę kupna domu, który miał sześć sypialni i znajdował się w takiej zamożniejszej dzielnicy Kansas City. Tymczasem Michael zaczął się zastanawiać, czy aby na pewno dobrym pomysłem będzie wrócenie do Debry. I tak powoli chciał się wycofać z tego, dlatego ostatecznie para, dzień przed zakupem domu, wycofała się ale pojawił się pewien problem, ale pojawił się pewien problem, dlatego że dom, w którym dotychczas mieszkała rodzina, czyli ten dom, który znajdował się w Mizurii, zapalił się. Akurat wtedy cała rodzina była poza domem, więc nic im się nie stało, i jak potem udało się ustalić w firmie ubezpieczeniowej, Pożar był spowodowany zwarciem elektrycznym, dlatego wypłacono im odszkodowanie i pomimo tego, że straty nie były aż tak duże i można było to jak najbardziej naprawić, to jednak para uznała, że jest to pewien znak i postanowiła, że kupi dom, który mieli kupić wcześniej. W tym czasie Debra starała się gotować dobre obiady i utrzymywać dom w czystości, z czym miała problem, kiedy para mieszkała w poprzednim domu i o co najczęściej się kłóciła. Natomiast Michael obiecał Debrze, że będzie starał się mniej pracować, będzie poświęcał dzieciom więcej czasu, będzie z nimi jeździł na zajęcia pozalekcyjne i parze wydawało się, że wszystko będzie w porządku. Jednak po kilku miesiącach, pod koniec 1994 roku, stało się to, czego Michael obawiał się najbardziej: czyli ich małżeństwo ponownie przeżywało kryzys. Według Michaela Debra nadal była oddaną matką i starała się, jednak jej problemy z depresją znów zaczęły się nasilać, co spowodowało problemy z alkoholem. W tym czasie kobieta brała leki przeciwdepresyjne w ustalonych przez psychiatrę dawkach. Miały one jej pomóc, jednak kobieta przez cały czas piła alkohol, więc jej zdrowie było coraz bardziej nadwyrężane. Jej przyjaciele nie mieli pojęcia, z jakimi problemami kobieta się zmagała, ani z tymi zdrowotnymi, ani tymi problemami, które były w małżeństwie. I nawet jej koleżanka, z którą Debra grała w tenisa, bo tutaj trzeba wspomnieć, że Debra bardzo lubiła sport, powiedziała tak: w morzu zamożnych gospodyń domowych, z elegancko przyciętymi fryzurami i spódnicami do tenisa, Debra była odświeżająco inna z krótkimi przyciętymi jak brzytwa włosami, grubymi okularami, które były popularne w latach 70 wyblakłymi t-shirtami i spodenkami dresowymi. Żartowała i śmiała się podczas ćwiczeń tenisowych. Także jej przyjaciele uważali, że jest dobrą matką, że jest dobrą żoną, ma swoje wymarzone życie, jest szczęśliwa, a tak naprawdę tak nie było. Michael znów chciał poprosić Debre o rozwód, jednak nie wiedział, jak zacząć temat, pamiętając o tym, jak kobieta zareagowała poprzednim razem, dlatego powiedział sobie, że wytrzyma jeszcze kilka miesięcy i zobaczy, jak wszystko się ułoży, a para miała niedługo wyjechać na wycieczkę organizowaną przez szkołę, do której chodziły dzieci pary. Była ona zaplanowana na czerwiec 1995 roku i... W Wtedy Michael pomyślał, że może poczeka do końca wyjazdu i jak wrócą, kiedy Debra będzie nieco wypoczęta, to zacznie z nią rozmawiać o ewentualnym rozwodzie. Nadszedł czerwiec. Kelly oraz Kate pojechały do swoich dziadków, a małżeństwo wraz z synem Timothy'm pojechało do Peru. Ich wakacje polegały głównie na wycieczkach pieszych oraz wyprawach łodzią. I kiedy para wróciła, to okazało się, że wyrządziła tak naprawdę więcej szkód niż pożytku. Było to spowodowane tym, że Michael poznał pewną blondynkę. Była to pielęgniarka o imieniu Margaret Hacker. I imię też jest czasem zmieniane. W jednym z filmów widziałam, że nazywa się ją Celeste Walker, ale imię to Margaret. Jeśli chodzi o kobietę, to tak jak powiedziałam, pracowała jako pielęgniarka, natomiast jej mąż był anestezjologiem. Jednak nie byli oni szczęśliwi w małżeństwie, przez co Margaret znalazła mnóstwo wspólnych tematów z Michaelem, a ich romans rozpoczął się tuż po powrocie rodziny z Peru. Debra wiedziała, że prawdopodobnie Michael spotyka się z kimś, dlatego że zauważała pewne detale, które podpowiadały jej, że faktycznie może istnieć inna kobieta. Widziała między innymi, że mężczyzna zaczął się inaczej ubierać, tak jakby chciał się nieco odmłodzić, zaczął też więcej pracować, przez co poświęcał jej oraz dzieciom mniej czasu. Kupił nowy sprzęt do ćwiczeń i ogólnie dbał o siebie. Jeśli chodzi o Debre, to nie chciała nawet walczyć o małżeństwo i postanowiła przenieść się do innej sypialni. A jak wiemy, ten dom składał się z sześciu sypialni, więc było dla niej dużo miejsca, i wtedy kobieta zaczęła coraz więcej pić. W sierpniu 1995 roku, czyli dwa miesiące po przyjeździe z wakacji, Michael zaczął nagle źle się czuć. Miał silną biegunkę, nie mógł praktycznie nic jeść, a jego waga spadła do około 125 funtów, co w przeliczeniu daje około 56 kg. Jego stan zaczął się pogarszać, był coraz bardziej chudy, coraz bardziej odwodniony, więc w końcu musiał jechać do szpitala. Tam stwierdzono u niego bakteryjne zapalenie w sierdzia. Zastosowano odpowiednie leczenia i podano mu kroplówkę, a kiedy po około tygodniu mężczyzna wrócił do domu, to znów po kilku dniach zaczął źle się czuć. Lekarze zakładali, że to może być też co innego, przecież Michael dwa miesiące wcześniej wrócił z wakacji z Ameryki Południowej, więc może to była jakaś choroba. Tak zresztą też myślał Michael, jednak lekarze wykluczyli to. Potem Michael zaczął myśleć, że może to przez zmianę diety, w końcu w Peru jadł co innego, a za każdym razem, kiedy jadł coś w domu, to źle się czuł. Ale lekarze rozkładali ręce i powiedzieli, że ostatecznie nie mogą stwierdzić, co było tego przyczyną. Ale jeszcze w lipcu, czyli miesiąc przed tym, jak Michael trafił do szpitala, mężczyzna, tak jak wcześniej planował, poprosił Debrę o rozwód. Kobieta zareagowała dokładnie tak, jak za pierwszym razem, i dokładnie tak, jak mężczyzna się tego spodziewał czyli zaczęła krzyczeć, powiedziała dzieciom, że ojciec je opuszcza, dlatego że ich nie kocha. Znów w furii zaczęła rzucać ciężkimi przedmiotami jednak tym razem Michael pozostawał nieugięty. Wiedział, że nawet jeśli dadzą sobie kolejną szansę, to i tak nic z tego nie wyjdzie. Jednak tym razem postanowił nie wyprowadzać się z domu, dlatego że debra coraz więcej piła i mężczyzna bał się zostawiać dzieci pod jej opieką. Według jego zeznań, kobieta nadal wwoziła dzieci na zajęcia pozalekcyjne, jednak kiedy wracała, wieczorami piła duże ilości alkoholu, czasami aż do utraty przytomności. Wtedy kompletnie nie pamiętała, co się działo z dziećmi, co w tym czasie robiły ani co do nich mówiła. Któregoś dnia, kiedy akurat Michael był na nocnej zmianie w szpitalu, zadzwonił do niego Timothy, który powiedział, że matka nie reaguje. Kiedy mężczyzna przyjechał na miejsce, to okazało się, że jego żona zniknęła. Odkrył, że ukrywała się w piwnicy, kiedy akurat chodził po domu i jej szukał, chociaż tak naprawdę Debra nadal twierdziła, że w tym czasie wędrowała po mieście, miała nadzieję, że zostanie uderzona przez samochód i ogólnie to wszystko była wina Michaela, według Debry. Zgodnie ze znaniami Michaela, niedługo po tym wydarzeniu mężczyzna postanowił wyprowadzić się z domu z powodu, jak mówił, obaw o swoje osobiste bezpieczeństwo i wynajął własne mieszkanie po drugiej stronie miasta. Później w sierpniu i na początku września mężczyzna dosyć ciężko chorował, o czym mówiłam wcześniej, a nawet za drugim razem, kiedy był w szpitalu, to stwierdzono u niego sepsę, więc było bardzo nieciekawie, a kiedy znów potem trafił do szpitala. To jego stan był zagrażający życiu. Kiedy lekarze powiedzieli, że to raczej nie jest wina diety, to Michael zaczął myśleć, że może to wina stresu, spowodowanego tym, że chciał się rozwieść z żoną, ale to właśnie jego kochanka, czyli Margaret Hacker, powiedziała mu, że podejrzewa, że to właśnie debra go otruła. Powiedział, że ten pomysł jest absurdalny i nie chciał nawet myśleć o tym, że jego żona mogła go otruć, bo co prawda była impulsywna, ale jak powiedział, raczej by się nie posunęła do czegoś takiego. Mimo wszystko, jako lekarz wiedział, że istnieje taka opcja, a patrząc na objawy, było to nawet prawdopodobne, dlatego postanowił pod koniec września przeszukać cały dom, w którym mieszkała Debra razem z dziećmi oraz jej torebkę. Znalazł w niej paczkę nasion czegoś, co nazywa się Rącznik Pospolity, a rącznik pospolity to nic innego jak tak zwany rycynus. Znalazł też kopię anonimowego listu, który został wcześniej do niego wysłany, który wzywał go, aby nie rozwodził się z debrą. I znalazł też puste fiolki po chlorku potasu. Już wtedy był na 90% przekonany, że to właśnie jego żona chciała go otruć i to nie z zamiarem wywołania trwałych uszkodzeń. A zabicia go. Dlatego postanowił zabrać te trzy rzeczy czyli puste fiolki, nasiona oraz kopię listu i wziął je ze sobą do badań. Poszedł na badania, aby faktycznie stwierdzić, czy został otruty i początkowo rycyna nie pojawiła się w tych testach, dlatego że substancja chemiczna jest trudna do wykrycia dlatego że szybko się rozkłada jednak w jego krwi znaleziono przeciwciała, które świadczyły o tym, że jego organizm walczył przeciwko rycynie. Następnego dnia Michael postanowił skonfrontować się z Debrą. Powiedział jej, że znalazł nasiona, i zapytał, co zamierzała z nimi zrobić. Początkowo kobieta twierdziła, że chciała zasadzić te nasiona w ogrodzie, ale Michael wiedział, że kiedy mieszkali razem, to Debra w ogóle nie dbała o ten ogród, więc powiedział jej wprost, że wie, że kłamie. Na co Debra odpowiedziała, że chciałaby je wykorzystać, aby odebrać sobie życie. Tego dnia debra wypiła dosyć dużą ilość alkoholu i jej zachowanie stawało się coraz bardziej agresywne. Dlatego też Michael zadzwonił na policję i, kiedy funkcjonariusze przyjechali do domu, to poprosił ich o umieszczenie debry w zakładzie psychiatrycznym. Policjanci, którzy przyjechali wtedy na miejsce, opisali Michaela oraz dzieci jako wstrząśniętych, natomiast debrę jako osobę, która zachowywała się bardzo dziwnie. Kobieta zachowywała się dosyć spokojnie w obecności policji, nie stawiała oporu. Jednak powiedziała, że nic jej nie jest. Wtedy zaczęła się trochę nakręcać, zaczęła wyzywać Michaela, a wtedy on pokazał policjantom paczki z nasionami oraz inne przedmioty, w tym puste fiolki po chlorku potasu. Wtedy policjanci postanowili przetransportować Debre do pobliskiego oddziału ratunkowego. I lekarz, który ją wtedy leczył, powiedział, że pomimo tego, że kobieta nie wydawała się pijana, to mocno pachniało od niej alkoholem, dodatkowo wyglądała na zaniedbaną, wyglądała jakby się nie myła od wielu dni. I wtedy lekarz stwierdził, że jej zachowanie nie jest niezwykłe, biorąc pod uwagę to, że właśnie mąż chce się z nią rozwieść, a dzieci pozostają pod jej opieką. Po przeprowadzeniu krótkiego wywiadu lekarz stwierdził, że Debra nie chciała skrzywdzić ani siebie, ani innych, jednak jej zachowanie uległo zmianie, kiedy Michael przyjechał do szpitala, dlatego że wtedy zaczęła się rzucać na łóżku, zaczęła krzyczeć na cały szpital, wyzywała Michaela, aż w końcu stwierdziła, że dostanie te dzieciaki po jej trupie. Lekarz, kiedy to zobaczył, to stwierdził, że kobieta jednak ma skłonności do agresji i poprosił ją, aby została w szpitalu, na co Debra się zgodziła, jednak po kilku godzinach sama opuściła izbę przyjęć. Została znaleziona kilka godzin później, jak próbowała na pieszo dojść do domu i wtedy przewieziono ją z powrotem do szpitala. Zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową z przewagą depresji, i wtedy przepisano jej odpowiednie leki, które były dużo mocniejsze niż te, które brała wcześniej. Po czterech dniach wróciła do domu. W tamtym czasie mieszkał tam Michael, dlatego że opiekował się dziećmi, więc posiłki były przygotowywane dla wszystkich. Ale Michael miał pewne obawy, dlatego że wiedział, że wcześniej Debra próbowała go otruć i postanowił przebadać jedzenie, które dostał. Okazało się, że w pierwszym posiłku, który Debra przygotowała po powrocie do domu, znajdowała się rycyna. Dlatego Michael postanowił jak najszybciej wyprowadzić się z tego domu. Przenosimy się do dnia 23 października 1995 roku. Tego dnia Michael spędzał czas ze swoją dziewczyną, czyli z Margaret Hacker, w jej domu. Źródła wskazują na to, że mąż kobiety, który nazywał się David, krótko po powrocie odkrył jej romans i postanowił się z nią rozwieść. Ale wracając do historii, to ten dzień wydawał się całkowicie normalny, nie wydarzyło się nic dziwnego. A kolejnego dnia, czyli 24 października, Michael wziął wolne w pracy. Był to pierwszy dzień jego urlopu, który miał potrwać tydzień. Mężczyzna wziął go ze względu na to, że chciał wrócić do zdrowia, a miesiąc wcześniej wrócił ze szpitala i był nadal w dosyć złym stanie. Popołudnie spędził z Margaret, a następnie zabrał swoje dzieci, Tima oraz Kelly na mecz hokejowy Tima. Potem odwiózł je do domu około godziny 20:45. Zjadł kolację z Margaret i zostawił ją samą około Godziny 23.15, wtedy wrócił do domu. Od momentu, kiedy Michael odwiózł dzieci do domu, czyli od około godziny 21. Debra cały czas do niego dzwoniła, aż w końcu Michael zaczął się irytować, a rozmowa telefoniczna przerodziła się w kłótnie. Michael pod wpływem emocji powiedział jej, że wie, że go otruła, i może zostać wezwana opieka społeczna, aby zająć się dziećmi. Dlatego, skoro nie chce oddać mu dzieci, to powinna ułożyć swoje życie. Po ostatniej rozmowie, Michael postanowił się odstresować i oglądał telewizję u siebie w mieszkaniu. Do około północy, pół godziny po północy, jego sąsiad do niego zadzwonił i powiedział go, że w tym domu, w którym mieszkała Debra z dziećmi, wybuchł pożar. Debra jako pierwsza wydostała się z domu. To nie był dla niej problem, dlatego że wyszła przez drzwi sypialni na zewnątrz. Jako druga wydostała się dziesięcioletnia Kate, która uciekła wchodząc na dach przez okno swojej sypialni, która znajdowała się na drugim piętrze, a następnie wyskoczyła na ziemię. Niektóre źródła podają, że Debra próbowała ją złapać, jednak jej się nie udało, a inne wspominają, że kobieta po prostu stała i patrzyła, jak jej córka spada. Kiedy Kate udało się wydostać z domu, Debra wzięła ją pod ramię i kazała jej odejść trochę dalej od płonącego domu i tam zaczekać na ratowników. Dom był w płomieniach, i to dosłownie, a kiedy strażacy przyjechali na miejsce, to nie mogli dostać się do środka, dlatego że istniało ryzyko, że dom się zawali. Nie udało się uratować najmłodszej córki, czyli Kelly, która w wieku 6 lat zmarła na skutek zatrucia dymem. 13-letni Tim również zmarł. Na skutek oparzeń. W pożarze zginął też pies, który należał do rodziny. Był to czarny labrador o imieniu Boomer. Nie do końca wiadomo, jak zachowywała się Debra, kiedy na miejsce przybyli ratownicy, dlatego że niektórzy świadkowie twierdzą, że kobieta obserwowała z twarzą pozbawioną emocji, jak giną jej dzieci, a inni świadkowie widzieli, jak kobieta krzyczy na ratowników, że nie próbują pomóc jej dzieciom. Przejdźmy do tego, jak w ogóle do tego doszło. Według debry w nocy obudził ją alarm przeciwpożarowy, wtedy otworzyła drzwi sypialni i zobaczyła płomienie. Dlatego kierowana instynktem postanowiła wybiec na zewnątrz. Zadzwoniła domofonem, wtedy odebrał jej syn Tim i kobieta kazała zostać chłopcu w swojej sypialni do czasu przybycia strażaków, a potem pobiegła do sąsiadów, którzy mieszkali obok, aby poprosić ich o zadzwonienie na numer alarmowy. Według zeznań sąsiadów oraz ratowników, którzy byli na miejscu, włosy debry wyglądały na mokre, jak się później okazało, były przypalone. Kiedy policja zaczęła przeszukiwać dom, znaleziono pustą butelkę po przyspieszaczu, i jak się szybko okazało, był on wylany na schody, tak aby odciąć drogę dzieciom. W ślad po tym płynie ciągnął się aż do sypialni debry. Framugi drzwi do sypialni były nadpalone, pokryte sadzą, jednakże drzwi nie były. Dlatego śledczy zaczęli myśleć, że pewnie drzwi były otwarte, kiedy wybuchł pożar. W sypialni znaleziono szlafrok, który miał ślady nadpaleń. Biorąc pod uwagę to, że ktoś użył przyspieszacza, policja wiedziała, że to nie był przypadek. Dlatego zaczęto badać, kto mógł to zrobić. Głównymi podejrzanymi byli Debra oraz Michael. Śledczy doszli do tego, że kobieta kupiła nasiona, z których pozyskuje się potem rycynę, a kiedy została zapytana o to, dlaczego je kupiła, to odpowiedziała, że jest to na projekt szkolny dla Tima. Potem zmieniła zdanie i powiedziała, że to prawdopodobnie Tim próbował otruć swojego ojca. Policja starała się przesłuchać każdego sąsiada rodziny Farrar. Pytano o to, czy może wiedzą, co się stało, czy może kogoś widzieli. Zaczęto też pytać o rodzinę, o to, jak wyglądały relacje Debry oraz Michaela. Większość sąsiadów nie była chętna, aby współpracować z policją. Ostatecznie niektórzy powiedzieli, że Debra kochała swoje dzieci i pomimo tego, że wyraźnie było widać, że jej małżeństwo przeżywa kryzys, i jej mąż wcale nie mieszkał w tym domu, to jednak nikt nie podejrzewał, że kobieta może zemścić się na swoich dzieciach. Czy może raczej chciałaby się zemścić na Michaelu, krzywdząc swoje dzieci? Dzień po pożarze, tuż po rozmowie z policją, Michael postanowił złożyć wniosek o rozwód, i w tym samym czasie złożył wniosek o opiekę nad Kate, jednak jej nie uzyskał dlatego że wciąż był traktowany jako podejrzany i zamiast tego zaopiekowali się córką jego rodzice. Odebrano opiekę Debrze, dlatego że uznawano ją za niestabilną, natomiast sama Kate nie chciała być pod opieką ojca, dlatego że czuła do niego złość. Dwa dni po pożarze, czyli 26 października, Kate została przesłuchana. Powiedziała, że w środku nocy obudziła się i stwierdziła, że dom cały płonie. W jej pokoju zaczęło się pojawiać coraz więcej dymu, który pochodził ze szczeliny pomiędzy framugą a drzwiami, dlatego dziewczyna postanowiła jak najszybciej wydostać się z budynku. Zadzwoniła do swojego brata, a następnie upewniła się, że drzwi są szczelnie zamknięte i zadzwoniła na 911, które potem powiadomiło policję. Kate wiedziała, że nie da rady wydostać się przez drzwi, dlatego postanowiła wydostać się oknem. Udało jej się doczołgać do okna i wspiąć na dach. To właśnie wtedy zadzwoniła do matki, która według niej była strasznie zdenerwowana. Kobieta kazała jej skoczyć z dachu na ziemię i obiecała, że Kate zostanie przez nią złapana. Jednak tak się nie stało. Kilka minut później Debra oraz Kate wpadły na Michaela, który oskarżał Debrę o rozniecenie pożaru. W tym czasie Debra miała płakać i martwić się o swoje dzieci. Kiedy Kate została zapytana przez policjantów, jak wyglądają jej relacje z ojcem, to powiedziała, że jest na niego zła, dlatego że mężczyzna odrzucił propozycję polubownego rozstania z debrą, jakby ona kiedykolwiek istniała. Kate powiedziała, że bardzo kocha i szanuje swoją matkę, tak samo jak Tim oraz Kelly. Jednak jej relacje z ojcem wyglądały zupełnie inaczej, tak samo jak reszty rodzeństwa, dlatego że Kate odczuwała same negatywne emocje wobec swojego ojca. Dziewczynka została też zapytana o to, jaka atmosfera panowała u nich w domu, jak wyglądały jej relacje z rodzicami i jak Debra zachowywała się wobec swoich dzieci. Na początku Kate, która miała wtedy 11 lat, powiedziała, że wszystko było w porządku, jej mama traktowała dzieci bardzo dobrze, jednak po czasie przyznała, że faktycznie jej mama piła alkohol i brała leki, przez co bywała porywcza. Powiedziała, że była zdziwiona tym, że Tim nie wyszedł przez okno na dach tak samo jak ona, a miał taką możliwość. Jednak z jakiegoś powodu został w swoim pokoju, tak jak mówiła mu jego matka. Śledztwo było prowadzone dalej, zbierano kolejne tropy, w tym czasie zorganizowano nabożeństwo żałobne dla dzieci. Debra była bardzo zła. Dlatego, że Margaret Hacker, czyli kochanka Michaela, przyszła na to nabożeństwo i postanowiła pomodlić się za dzieci. Wtedy Debra, pod wpływem emocji, zaczęła rozpowiadać wszystkim zebranym, że Michael był w jej łóżku, kiedy ich dom płonął. Minęło kilka tygodni, Kate oraz jej matka, czyli Debra, starały się wrócić do normalnego życia, tak samo jak Michael, który usiłował ułożyć sobie na nowo życie ze swoją partnerką, czyli z Margaret. I 22 listopada 1995 roku, po tym jak Debra podrzuciła Kate na ćwiczenia baletowe bo przypominam, dziewczynka tańczyła balet policja aresztowała ją i oskarżyła o dwa zarzuty zabójstwa: usiłowanie zabójstwa i podpalenie. Sąd ustalił wtedy kaucję w wysokości 3 milionów dolarów. Było to bardzo dużo. Ludzie, którzy mieszkali obok tego domu, który spłonął, mówili, że przez najbliższe tygodnie czuć było zapach dymu. I zdarzały się takie sytuacje, kiedy na przykład ludzie, którzy słyszeli o tej tragedii, czy jacyś dziennikarze przejeżdżali obok samochodem, czy przechodzili obok domu i zatrzymywali się, aby popatrzeć na to, co z niego zostało. W listopadzie, mniej więcej w okresie, kiedy Debra została aresztowana, dom został zburzony. Zaczęły się przygotowania do procesu, Debra siedziała w tym czasie w areszcie, a prokuratura zbierała dowody. Przed pożarem Debra miała czytać książki o podpaleniach i książki o ludziach, którzy zostali zabici przez członków swojej rodziny. Czytała m.in. książkę Agaty Christie oraz książkę Niezbędne kłamstwa Diane Chamberlain. Ta ostatnia to historia o dzieciach, które zginęły w wyniku pożaru. I właśnie według prokuratury to te książki... Zainspirowały Debrę do tego, aby podpalić swój dom. Według prokuratury wyglądało to tak, że kiedy para zaczęła kłócić się przez telefon, to Debra wpadła w furię, nalała przyspieszacza do ognia na rzeczy Michaela, a także na schody. Stąd właśnie ślady przyspieszacza na schodach. Jej włosy oraz szlafrok zaczęły się nadpalać, dlatego że użyła za dużo przyspieszacza w okolicach własnej sypialni. Wiedziała, że Tim, tak samo jak Kate, mógł wydostać się przez okno i wejść na dach, a następnie z niego zeskoczyć, jednak powiedziała mu, aby nie wychodził z pokoju. Dodatkowo, śledczy dowiedzieli się, że dom, w którym para mieszkała wcześniej, czyli przed przeprowadzką do tego domu, który został spalony, ich poprzedni dom też spłonął. Przyczyną miało być zwarcie, jednak to, czy było przypadkowe, było kwestią dosyć wątpliwą, szczególnie, że drugi dom pary spłonął. Śledczy chcieli też dojść do tego, skąd wzięły się nasiona rącznika, które prawie zabiły Michaela, i okazało się, że był to produkt sieci sklepów Earl May. Skontaktowano się z pracownikami sklepu znajdującego się na terenie Kansas City, aby dowiedzieć się, czy któryś z pracowników może zapamiętał kogoś podobnego do debry, i okazało się, że jeden z pracowników przypomniał sobie, że we wrześniu. Jakaś kobieta zamówiła 10 paczek takich nasion. Było to poza sezonem, dlatego to zapamiętał. Powiedziała mu, że potrzebuje tych nasion do projektu w szkole, a opis podany przez pracownika pokrywał się z opisem debry. Michael był jednak w szpitalu wcześniej, w sierpniu, więc sprawdzono, czy może debra kupowała nasiona wcześniej. Nie znaleziono żadnego dowodu, który mógłby to potwierdzić. W tym czasie prawnicy Debry twierdzili, że to właśnie Tim podpalił dom, dlatego że Tim, który był zły na swojego ojca, postanowił się w taki sposób na nim zemścić. Istniały dowody, a właściwie zeznania świadków, które obciążały chłopca, dlatego że jego przyjaciele zeznali, że był on zafascynowany ogniem i miał powiedzieć przyjaciołom, że wie, jak robić bomby. Przesłuchano sąsiada, który twierdził, że kiedyś przyłapał Tima na spaleniu trawy na podwórku sąsiada, i później znalazła się Niania, która twierdziła, że słyszała, jak Tim mówił o pragnieniu śmierci ojca, mówił też, że spali dom. I ta sama Niania miała widzieć, jak Tim używa narzędzi, które służyły do podpalania. Wyznaczono datę postawienia w stan oskarżenia Debry na 8 lutego, a proces sądowy miał się rozpocząć latem. W tym czasie Kate cały czas wierzyła w to, że jej matka jest niewinna. Nie mogła uwierzyć w to, że kobieta miałaby podpalić dom i skazać na śmierć swoje dzieci. Kiedy jej matka przebywała w areszcie, Kate starała się do niej dzwonić jak najczęściej, a jeśli chodzi o Michaela, to kiedy przygotowywał się do rozwodu, musiał płacić swojej żonie 5400 dolarów miesięcznie. A kiedy pojawił się w sądzie na jednej z rozpraw związanych z rozwodem, Pojawił się z częściowo ogoloną głową, dlatego że potrzebował operacji mózgu. Okazało się, że miał ropień, który powstał prawdopodobnie na skutek zażycia rycyny, i właśnie z tego powodu potrzebował też operacji serca. Raporty medyczne wskazują, że po zatruciu przeszedł łącznie 11 operacji. Ale wróćmy teraz do procesu, który czekał Debra. Przez to, że w pożarze zginęły dwie osoby, prokuratura postanowiła wystąpić o karę śmierci. Późną zimą i wczesną wiosną 1996 roku miały miejsce spotkania prokuratury oraz obrońców debry. Obrona wnioskowała o brak kamer na sali, jednak przez to, że sprawa była bardzo medialna, to wniosek został odrzucony. Debra została przebadana przez wielu psychologów i psychiatrów, którzy uznali, że jest ona kompetentna na tyle, aby stanąć przed sądem. Sąd orzekł, że Debra stanie przed sądem raz i odpowie za wszystkie zarzuty przeciwko niej, zamiast być sądzoną oddzielnie w każdym z nich. Według prawniczki, która pracowała nad sprawą rozwodu Debry oraz Michaela, któregoś dnia Debra przyznała się, że podłożyła ogień, który zniszczył jej dom, ale powiedziała, że nic z tego nie pamięta. Później twierdziła, że może zrobił to Tim, który jak pamięta otruł swojego ojca. Prokuratura zebrała listę aż 300 świadków, a na samej sali sądowej było tak dużo osób, że nie starczyło dla wszystkich miejsca i trzeba było dostawiać dodatkowe siedzenia. Była tam nie tylko rodzina Debry oraz Michaela, nie tylko świadkowie, ale także media i osoby, które były zaangażowane w tę sprawę. 13 kwietnia obrona poinformowała prokuraturę, że Debra chciałaby pójść na ugodę i już 17 kwietnia zorganizowano spotkanie. Debra pojawiła się w sądzie i zgłosiła brak sprzeciwu wobec pięciu zarzutów: dwóch zarzutów zabójstwa, jednego podpalenia oraz dwóch zarzutów usiłowania zabójstwa. Debra chciała uniknąć kary śmierci, a prawnicy poinformowali ją, że jednak opinia publiczna skłania się ku skazaniu jej na karę śmierci. Debra przeczytała oświadczenie, w którym powiedziała, że to właśnie ona spowodowała śmierć swoich dzieci. I pomimo tego, że adwokaci mają dowody świadczące o tym, że była niepoczytalna w momencie popełnienia przestępstwa, to poprosiła o nieprzedstawianie tych dowodów, dlatego, że jak argumentowała, chciała, aby jej rodzina przeżyła żałobę i mogła ruszyć dalej. Prawnik Debry powiedział tak podczas konferencji prasowej: Przyjmuje odpowiedzialność za pożar, jednak nie sądzę, żeby kiedykolwiek zamierzała zabić swoje dzieci. Jest troskliwym, żywym, oddychającym człowiekiem. Przeczytam teraz fragment oświadczenia Debry. Śmierć dziecka, każdego dziecka, w każdych okolicznościach, jest straszną ludzką tragedią. Śmierć tych dzieci w tych okolicznościach jest tragedią prawie zbyt wielką do zniesienia. Jest to jednak tragedia, którą muszę znosić do końca życia i za którą również muszę ponosić odpowiedzialność. Nic, co mogę zrobić lub co można zrobić dla mnie, nie sprowadzi z powrotem moich dzieci. Przyjmując odpowiedzialność za te zbrodnie, zdaję sobie sprawę, że muszę stawić czoła i zaakceptować karę zasądzoną przez sąd, a także smutek z powodu utraty moich dzieci i realności mojej roli w ich śmierci. Debra Green została formalnie skazana 30 maja 1996 roku, tuż po zeznaniach psychologa, który osądził jej stan psychiczny. Psycholog powiedział, że Debra była niedojrzała i brakowało jej podstawowej zdolności radzenia sobie z emocjami na poziomie osoby dorosłej. Kobieta przeczytała kolejne oświadczenie, a następnie został ogłoszony wyrok. Skazano ją na dwa równoległe wyroki: 40 lat więzienia minus około 190 dni, kiedy akurat przybywała w areszcie. Kobieta znajduje się w zakładzie karnym w Topeka, a Departament Więziennictwa wskazuje, że będzie mogła wyjść najwcześniej w listopadzie 2035 roku i będzie wtedy miała 84 lata. Jeśli chodzi o Debre, to zaczęła ona pracować nad swoją historią z tego dnia. Nadal twierdziła, że nie pamięta, co się stało możliwe, że to Tim, a możliwe, że to była ona. Latem 1996 roku, kilka tygodni po ogłoszeniu wyroku, Debra napisała list z więzienia do swojej córki, twierdziła, że tej nocy zażyła więcej niż zalecana dawka leków, i to właśnie leki sprawiły, że podłożyła ogień. Mniej więcej w tym samym czasie kobieta pisała listy do Michaela, w których przedstawiała zupełnie inną wersję wydarzeń, dlatego że Debra twierdziła, że nie pamięta tej nocy i stanowczo twierdziła, że jest niewinna. Według niej to Margaret Hacker, czyli kochanka Michaela, podpaliła dom, a Tim otruł wcześniej Michaela. Debra postanowiła napisać do autorki, która nazywa się Anne Rule, w 1996 roku. Chciała opowiedzieć swoją historię, a wiedziała, że jednak ludzie myślą, że to ona jest winna i chciała się oczyścić z zarzutów. W listach do autorki twierdziła, że nie była w stanie rozpalić ognia, dlatego że była w tak złym stanie po zażyciu leków. Później pisała, że nie powinna była iść na ugodę, jednak zdecydowała się na to, ze względu, że w tamtym czasie przyjmowała leki przeciwdepresyjne. Debra przedstawiła autorce kolejną, czyli trzecią teorię dotyczącą podpalenia. Według niej to Michael oraz Margaret mogli zatrudnić kogoś, kto podłożył ogień. Pisała też, że mąż Margaret kilka miesięcy po rozwodzie odebrał sobie życie, prawdopodobnie był zmuszony przez margaret, aby to zrobić. W 2000 roku reprezentowana przez nowych prawników, Debra złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ze względu na to, tak jak pisała autorce, że nie była w stanie logicznie myśleć podczas zawierania ugody. Twierdziła też, że poprzedni prawnik skupiał się na tym, aby uniknęła kary śmierci, a nie zależało mu na tym, aby jak najbardziej obniżyć wyrok. Jednak wtedy prokuratura powiedziała jej, że możliwe, że kiedy dojdzie do ponownego procesu, to może dostać karę śmierci, więc Debra postanowiła wycofać wniosek. W 2004 roku, czyli 4 lata później, Sąd Najwyższy w Kansas orzekł, że kara śmierci jest niekonstytucyjna, wycofano karę śmierci, więc Debra złożyła kolejny wniosek. Nowi prawnicy twierdzili, że nowe techniki naukowe mogą unieważnić dowody na to, że pożar został spowodowany podpaleniem. Kate, która miała wtedy 19 lat, wzięła udział w przesłuchaniu w tej sprawie. Przesłuchano też Michaela, który, jak zauważyły media, trzymał się z dala od córki i z nią nie rozmawiał. Ostatecznie wniosek został odrzucony w lutym 2005 roku. W 2015 roku, czyli 10 lat później, Debra złożyła kolejny wniosek, został on odrzucony, więc Debra nadal przebywa w więzieniu. Wielu ekspertów wypowiadało się na temat stanu psychicznego Debry, na temat jej zdrowia psychicznego i tego, czy była w ogóle poczytalna w momencie popełnienia przestępstwa. Grupa psychiatrów, która pracowała nad sprawą tuż po skazaniu Debry, twierdzi, że kobieta prawdopodobnie ma antyspołeczne zaburzenia osobowości, jednak są one trudne do zdiagnozowania, dlatego że od wielu lat kobieta przyjmowała leki i to nie takie, jakie powinna, i w złych dawkach. Jeśli chodzi o Michaela, to przeszedł on szereg operacji serca oraz mózgu i ostatecznie przeżył. Pracował przez prawie 30 lat jako kardiolog. A niedawno został prezesem jakiegoś szpitala. Na stronie internetowej można przeczytać wywiad z mężczyzną, w którym stwierdził, że lubi podróżować, polować na ptaki, jeść na mieście i uczyć się więcej o historii. Mężczyzna ma nową partnerkę, ale nie jest nią Margaret Hacker, dlatego że krótko po ogłoszeniu wyroku ich związek rozpadł się, a po wielu latach Michael wziął ślub z jakąś prawniczką, której nazwisko nie jest nigdzie podawane. Kate, która miała przez wiele lat ogromny uraz do swojego ojca, obwiniała go o to, co zrobił, i wierzyła w niewinność swojej matki, ostatecznie postanowiła zamieszkać ze swoim ojcem oraz, oraz z jego nową partnerką. I pomimo tego, że dziewczyna nadal wierzy, że jej matka jest niewinna, to udaje się utrzymać relację z ojcem. Historia rodziny Farrar, Debry Green, jakkolwiek jest nazywana, została opisana w wielu książkach i została przedstawiona w wielu filmach. Anne Rule, czyli ta autorka, która przez wiele lat korespondowała z Debrą, napisała o tej sprawie w swojej książce Bitter Harvest. Cały ten tytuł tłumaczy się jako gorzkie żniwo, kobieca furia, ofiara matki. Na podstawie tej historii powstał też odcinek akt sądowych oraz odcinek Deadly Women. W 2021 roku, czyli właśnie w tym roku, powstał film A House on Fire, który jest w połowie fabularyzowany. Niektóre wątki są fikcyjne. Mówię to na podstawie różnych opisów, które można znaleźć w internecie, bo nie miałam jeszcze okazji obejrzeć filmu. Na tym chciałabym skończyć tę historię. Jest ona bardzo interesująca i jednocześnie skomplikowana. Tak jak to jest zazwyczaj w przypadku historii dotyczących rodzin. Jestem ciekawa, co wymyślicie na ten temat, i czy wcześniej słyszeliście o tej historii. Także czekam na Wasze komentarze, i tak jak zawsze, czekam na jakąś dyskusję. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz do polubienia tego filmu. Z mojej strony to wszystko. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.